Zapraszamy Państwa do wysłuchania 2285 odcinka powieści radiowej W jezioranach. Ach, Jolka, przyznaj się, to prawda? Ale coś ty się mnie czepiła, co? Wiesz, jak nie chcesz, to nie mów. Nie wiem, po co wymyślać takie bajdy. To znaczy, że tak nie było? O co ci idzie, co? Aha, jak jesteś taka zaperzona, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Ludzie jak nie mają się czym zająć, to kurczę zaczynają międlić czyjeś sprawy. Ach, ja sobie przecież tego nie wymyśliłam. Są chyba jakieś fakty. Jakie fakty? No jakie są te fakty, no? Chyba to, że Skoda Starzyńskiego była u teścia w warsztacie robiona. To jest fakt, prawda? Że była obtłuczona, że miała światło rozbite. Sama widziałam. Bo jak doszło do mnie, że to podobno ty zrobiłeś te szkody, to poszłam zobaczyć. A już dawno jest zreperowana. Sama widziałam, jak doktor Starzyński jechał przez Klimontowice. A ludzie w kółko gadają o tym całym wypadku. No to chyba nie był aż taki wielki wypadek, jak wtedy, co miał twój Zenek, nie? Ogięły się jakieś tam, nie wiem, pas przedni, czy tam błotnik poszedł, jedna latarnia. Zaraz. A skąd ty tak dobrze wiesz, co tam było rozwalone? Byłeś przy tym? A byłeś? Nie, no? Skąd? No? Adaś kiedyś wrócił do domu od was i opowiadał, że u twojego teścia stoi w warsztacie Skoda doktora. Jeszcze mi tam robił jakieś przyszczypki, że mnie teraz Starzyński nigdzie nie podwiezie tak prędko, bo brykę najpierw musi mu blacharz wyklepać, a potem trzeba będzie jeszcze lakier dać. Jolka, proszę cię, no nie musisz przede mną udawać. Jak usłyszałam od Zenka, że to ty podobno kierowałaś wtedy autem Starzyńskiego, to najpierw pomyślałam sobie, bzdura. Skąd Jolka do kierownicy? Jeszcze w cudzym samochodzie. No i dobrze pomyślałaś. Ale wiesz, Zenek zrobił do mnie perskie oko i mówi, że przecież ten doktorek to od kiedy już się na ciebie napala? Aj, tam gadanie, głupoty takie. I że on, znaczy się Zenek, jest na bank pewny, że to ty w ten czas jechałaś. Ale niby skąd jest taki pewny? No taki z niego jasnowidz to... No słuchaj, zastanów się. Jak taki rozwalony samochód trafia do warsztatu, to każdy się pyta, a jak pan to sobie zafundował, panie doktorze? No jestem pewna, że Starzyński tego nie powiedział. Jeżeli już, to już wiem kto. Już pewnie sroka. O, trafiony, zatopiony. To teraz ci mogę powiedzieć, że Zenek właśnie od Wieśka to wie. Ale niby co wie? No Jola, no proszę cię, przestań udawać. No wie, że Wiesiek wjechał w ten czas tą swoją terenówką na szutrówkę koło Tartaku i tam, jak to jest to takie, wiesz, zwężenie, no ten mostek żelazny nad kanałkiem, to tam zobaczył, jak na barierkę był nadziany samochód Starzyńskiego. No a ty tam strasznie spazmowałaś, że co to będzie, że przepraszasz i tak dalej. Cóż to jest za plotkarz jeden... Kto? Starzyński? Wiesiek, tak go prosiłam, żeby nic na ten temat nie kablował, no. Obiecał, że nie puści pary z gębę, to proszę, to nadaje na całą okolicę jak polskie radio. No znaczy, że to prawda. No z czym, że sroka jest świnia? To owszem, prawda. No daj żyć, no. Prawda, że to ty wtedy prowadziłaś jego samochód. Kawałek tylko. No tyle, co tam od ośrodka do tej szutrówki. No tak w biały dzień? No co ty, przecież już szarówka była, żadnego ruchu. Ja wyszłam od półtoraków, a on za mną wyleciał. Najpierw, że chce mnie podwieźć, a potem, że ma ze mną do pogadania. No oni wszyscy pod wieczór robią się strasznie gadatliwi. No a potem mówi, że przecież on już mi kiedyś pokazywał, gdzie co jest w aucie, to niech sama sobie podjadę kawałek. No bo wiesz, mnie to po prostu wkurza. Jak ja mówię Adasiowi, żeby mi dał zrobić prawo jazdy, to ja będę mogła tam różne rzeczy, różne sprawy załatwiać. Najważniejsze, żebym mogła wozić Mateuszka do ogniska muzycznego. No, wiem, że cię mój braciszek ciągle z tym olewa. On nigdy nie ma czasu przyuczyć mnie przed kursem. A to, że kursy podrożały, a to ile to mi tręgi jeździć do Puław, a to, że to jego polonez się rozlatuje. A no znam te litanie, znam. A Adam wie, że Starzyński cię chciał poduczyć prowadzenia? Zwariowałaś? Przecież on ma fioła na punkcie tego Starzyńskiego, jest wiśnięty. Dlatego jak nas tam sroka zaskoczył przy tym mostku... A, zdrowo romnęłaś. Do tego prosiłam, żeby nic nie klepał, bo po co... Adaś ma się wściekać. Wiesz co, ja myślę, że on cię podejrzewa o romans z doktorkiem. Adaś? Wiesiek. No bo jak was nakrył na pustej drodze w jednym aucie, no to co sobie miał pomyśleć? Ale tam nic nie było, Boże drogi. Przecież ja prowadziłam, a Grzegorz, ten Starzyński,
Tylko mi podpowiadał zmienić bieg, sprzęgło, hamulec. No, to chyba ci nie najlepiej podpowiadał, jak przewaliłaś w mostek. A może ty trzymałaś kierownicę, a on twoje kolano? Wiesz co, weź, przestań się wygłupiać. Co ty myślisz, że ja jestem jakaś Alicia Sekulanka? Po prostu... lubi ze mną rozmawiać i tyle. No. Przed czy po? Wiesz co, Justka, nie wkurzaj mnie. Głodnemu chleb na myśli. A ja nie jestem głodna takich zalotów. Tylko jak mi Adaś tyle czasu mówił co do nauki jazdy, że nie, to ja się zdecydowałam, że zrobię to bez jego pomocy. A myślałam, że ten Syroka to nie jest taka świnia. Prosiłam go wtedy. Mówię, Wiesiek, stało się, ale proszę cię, nie gadaj, coś tutaj widział. A ten jak baba klepie. A dziwisz się. Mężczyźni dotrzymają tylko jednej tajemnicy, handlowej. Wiesiek to biznesmen. On ci nie powie, ile ma w banku, ale to, że kasjerkę z naszego banku udało mu się przelecieć, to zaraz głośno nadaje. Oni już tacy są mózg jak orzeszek, za to jęzor do kolan. No pewnie, no bo przecież muszą mieć wiecznie się czym pochwalić. O, dlatego jak są w jakimś dołku, jak im nie idzie, to lepiej to niech do nich nie podchodź. Woli nie przyznać do żadnej porażki. No, taki właśnie jest Zenek. Wiesz, dopiero po tym wypadku to się trochę otworzył, ale myślisz, że przyznać się, dlaczego nieraz milczy całymi dniami? Też dusi w sobie wszystko to, co mu nie wypaliło. Wiesz, od czasu, jak przez ten jego wypadek wpadliśmy w dołek, to jak tylko wyjdzie sprawa, z czego żyć, co dalej, to on się zamyka na cztery spusty. Ja już ich od tej pory przejrzałam. Mężczyzna, jak nie ma pieniędzy, jak jest w dołku, to się czuje przegrany, rozumiesz? No tak. No, zobacz. Patrz, mężczyźni najchętniej ukrywają swoje dochody, a my za to wydatki. Jak mężczyzna nie może czuć się panem, zapewnić bliskim kasy, no to czuje się gorszy. I póki on z tego dołka się nie wygrzebie, to miodem go smaruje, a on i tak gorzki jak piął. No tak samo było z Adasiem. Ja chciałam zaplanować ten kurs prawa jazdy, a on jeszcze nie miał rozliczonych tych unijnych dopłat. Nie chciał o niczym słyszeć. A jak usłyszę o tej aferze ze Starzyńskim, to co? To Jezus Maria, jaka znowu afera? Afera to będzie przez tego srokę. Jak go spotkam, to mu tak wygarnę, co o nim myślę, by tak klepać jak baba. Poczekaj, trochę tego tu spotkasz. Tu ma być? Wiem, że Zenek się z nim umówił na jakąś biznesową gadkę. Ale z nim znowu nie wpadł. A co do tego, to Wiesiek nie jest taka świnia, wiesz. Przecież to on wykukał Zenkowi tę firmę, żeby szyć rękawice robocze i te torby na narzędzia. Ale wiesz, od czasu wypadku, jak Zenek nie ma samochodu i wciąż jeszcze musi mieć tę rehabilitację, to nasza firma dołuje. No i on kombinuje, żeby przerzucić się na coś innego. Na co? Niech ci sam powie, akurat przyszedł. O, cześć, szwagierce. Cześć. No co ja widzę? Szwagier bez laski już chodzi. Jak się robi jako goniec. Goniec? A to nie wiesz, tak spotykają się dwaj znajomi. Słyszałem, że pracujesz jako goniec, jeden mówi. Tak, gonię po zasiłek i z powrotem. I ze mną jest podobnie, co sama jesteś? Nie, wpadłam do Klimontowic, żeby kupić te różne środki od komarów i meszek. Już nie idzie wytrzymać. Mateuszek i Paulina to chodzą popuchnięci. Ile tego tu mam? Adaś ma po mnie przyjechać, jak skończy w banku. Dobrze tym, co chodzą do banku, żeby coś odebrać. Bo ja to tylko ponaglenia o spłatę kredytu dostaję. A Justka coś mówiła, że kombinujesz coś ze Sroką, tak? A, bo już z tymi rękawicami to się zatkało. Żarło, aż zdechło, nie? Nie mam gabloty, żeby jeździć, zbierać zamówienia. No to przyszło mi do głowy, żeby się oprzeć o Wieśka i ruszyć z czymś innym. No wiesz, niektórzy, co się oparli o Srokę, to potem kiepsko wylądowali. A że co? No, o czym ty myślisz? To jaki to ma być plan? No wiesz, na razie robi się rozeznanie, czy to zaskoczy. Wiesz, może bym zaczął robić palety. No wiesz, palety? Takie z desek, co się pakuje do transportu różne towary. Wiesz, jak ma tartak, nie? No, a ja mam głowę. Kilku ludzi do zbijania, no, byle mieć kontakty. Wiesz co, ja to bym się tam nie spieszyła, żeby się do cała uzależnić od Sroki. To jest sprawa na jutro, wiesz? Na jutro, dobra jesteś. Jeden przyjaciel pocieszał Amanta, co go olała dziewczyna. Nie martw się, stary, jutro znajdziesz sobie lepszą laskę. A tamten na to jutro? A co ja mam zrobić dzisiaj? I wiesz co, ja to bym się na Wieśku za bardzo nie opierała. A tam on wie, jak się w życiu ustawiać. No, żeby przy okazji innych wystawić do wiatru, nie? A ty, coś ty na niego taka cięta. No wiesz, idzie o tę aferę z samochodem Starzyńskiego. Ja, afera, tam zaraz afera. A u nas aferą to jest coś dopiero wtedy, jak zostaje wykryty.
skryte. I jak się tym zajmie jakaś komisja śledcza. Ale Wiesiek wtedy był zaraz po tym, jak Jolka walnęła tym autem w mostek. I obiecał jej, że będzie trzymał gębę na kłódkę. Ja słyszę, że wszystko wyklepał. No i co z tego? Nikomu poza mną nic nie powiedział. No, a ty już powiedziałeś żonie. Czego ty się boisz, no? Ty jesteś głupia i... Czy tylko udajesz głupią, no? Ty wiesz, co się zacznie wyprawiać? Jak to dotrze do Adasia? Spoko tam szwagierka. Raz, że nic nie musi do niego dojść. A dwa, to co? No jakby się nawet tam zaczął czepiać, to ostro na niego. No bo czyja to wina, że musiałaś skorzystać z pomocy sąsiedzkiej? Jego. Jego? A jak? Przecież Adam ją olewał, kiedy go prosiła, żeby ją przygotował do kursów jazdy. No to była w prawie skorzystać z chętnego korepetytora, nie? My z Justką jesteśmy za tobą. Zaskoczyło ci? Zaraz tu przyjedzie po mnie Adaś. No i co z tego? Ono niczym nie wie i nie musi wiedzieć. No właśnie. A jakby nawet co, to ja mu wyłożę podstawową zasadę małżeństwa. Jak jest jakaś afera między żoną a mężem, to bankowo winien jest mąż. No, prawda. Ciekawe, od kiedy masz takie poglądy? No, od czasu jak otworzyłem ślipia po tym moim wypadku. Justka mówiła, że ma tu przyjść do ciebie sroka, tak? No, tam w sprawach biznesowych. Już on ode mnie usłyszy, co ja myślę o takich facetach, co tu mają jęzor jak stąd do Lublina. No, Jolka, nie przejmuj się. Zenuś, no powiedz jej, jak jeszcze przed ślubem chciałeś mnie nauczyć jeździć samochodem i jak nowiutkim Fiatem przywaliłam w mur starej kuźni. Tak, kasowała mi cały przód. No, ty sam też masz do tego talent, nie? No, po twoim Fordzie to została kupa blachy. Najgorsze, że nie miałem autokasko. Aha. A co do tej wpadki ze Starzyńskim, to pamiętaj, końce wody. My nic nie powiemy. Auto jest dawno odszykowane, nawet śladu nie zostało. No, ale... Były koszta przecież. A spoko tam, przezorny zawsze ubezpieczony. A pan Starzyński należy do przezornych. No ale o co miałby mieć pretensje? O co? On ma żal o ten cały wypadek? Co? No nie, ja nie wiem. Od tamtej pory go nie widziałam. Widziałam go w warsztacie teścia, jak odbierał samochód. Wiesz, nawet pytał o ciebie. I wiesz, co powiedział? No. Że jest ładniejsza jak przedtem. No. Kto? Że o mnie tak? No nie, niestety stara, o twojej Skodzie. Kto tam? Pewnie Wiesiek. Ja mu zaraz wygarnę na osobności. Odpuść sobie, Jolka. Jest tu moja żona? Jest. Trzymamy ją w zastaw. Cześć, szwagier. Cześć. No, co? Wreszcie się wydało. Ale co się wydało? Co, że ciele oknem wyleciało? Wiem wszystko, wiem, kto to był. Ale o czym ty mówisz, Adaś? No, za takie coś to ja powinienem tak załatwić sprawę, że kości do gipsu. Stary, weź na wstrzymanie. Za co chcesz porządnego człowieka łomota? Kto ci coś nagadał? No, wreszcie ktoś mnie naprowadził na ślad. I ja tego nie popuszczę. Ja się za takie coś rozliczę. Zęby w kubeł, kości do gipsu. Powtarzasz się, szwagier. Co ci niby powiedzieli, no? I kto? Słuchajcie, spotkałem syna tego Gołębieskiego, co u nas czasem pomaga. No, wiem. Ale jakiego syna? No tego starszego Marcina. No i on mi wszystko nadał. Ty zwariowałeś? A co on może wiedzieć? No tam u nich PGR-ze to wszystko wiedzą. Wiedzą nawet, czyja żona ma się z czego spowiadać. To co, to ma być aluzja? No i on mi dzisiaj nadaje, że wie, kto to wtedy zrobił. Moment, chwila. Ale konkretnie to co, kto, komu i za ile? Bo ja się już połapać nie mogę. Pamiętacie, jak mi jacyś poderwali spod sklepu poloneza z Mateuszem w środku? To było w zeszłe żniwa. Pojechałem po wodę do sklepu i wtedy... No, każdy wie, co to było. No, ukradli ci samochód. Z moim dzieckiem w środku. No i jak się skapowali, że z tyłu mają śpiącego dzieciaka, to go wzięli i w czasie jazdy wywalili w łopiany z samochodu. Boże, jak on wtedy wyglądał, posiniaczone biedactwo, zabeczany, ubranie podarte. No. Wziął go wtedy z rowu doktor Starzyński, bo akurat jechał od strony Bresławic. A oni pojechali jeszcze ze 3 kilometry i widać zestrachali się, bo zostawili gablotę z kluczykami w środku i dali dyla. No i taka jest prawda. I ja dotąd nie wiedziałem, kto mi wtedy skroił gablotę. A teraz wiem. To takie dwa gnojki z gminy Zgorzała. Ten Marcin Gołębieski sam słyszał, jak te gnojki na piwie się przechwalały, że się przejechali moją gablotą. A ja im teraz wystawię rachunek. Podjadę do tej wsi, wywołam z mieszkania i spuszczę taki łomot, że im spodnie. No co ty zwariowałeś, Adaś? Co ty chcesz zrobić? Ja daj żyć, szwagier, te gnojki bynajmniej przecież nie chciały ci ukraść tego twojego rzęcha. Zobaczyli pod sklepem, gdzie tam dudlili piwsko, że są kluczyki w środku, no to dawaj na pedał. I zaraz im się wydawało, że są tam lepsi od Schwarzeneggera. Że ja ich teraz tak załatwię jak Schwarzenegger w Terminatorze. Ty słuchaj, Nie wiem, no jemu odbiło po prostu, no. No przecież to jest czyste wariactwo, Adaś. Jak ty im dowalisz, to wiesz, co oni nam mogą zrobić? Mogą w ogóle porwać Mateuszka albo dom podpalić. To co, to mam ze strachu położyć uszy po sobie?
Jak się takim pozwoli na wszystko, to raz ukradną samochód dla zgrywy, a drugi raz porwą człowieka dla okupu. No właśnie, no na przykład twoje dziecko porwą. Jak się bandziorom odpuści, to niedługo oni będą rządzili tym krajem. Taka jest prawda. Kurczę, Józka, powiedz swojemu bratu, żeby przestał być tutaj za szeryfa. No Deś, no odpuść sobie, to był taki, no głupi żart. Głupi żart, a jakby tak zrobili wypadek, a Mateusz był w środku, co? Oko, szwagier, przecież wszystko dobrze się skończyło, no, dzieciak właśnie. Cały, samochód w komplecie. Ja tam spokój. Nie lubię, jak ktoś ze mnie wała robi, taka jest prawda. Moim zdaniem to był po prostu głupi kawał. No więc właśnie. Jak zaczniesz to rozrabiać, to dopiero się zrobi afera. Ciesz się, że masz i syna w całości, i tego swojego poloneza. Przydać się akurat, żeby swoją żonę trochę przyuczyć, zanim ją wyślesz na kurs jazdy. Co? To już im powiedziałaś? No nic im nie mówiłam. No to skąd wiedzą, że się zgodziłem? No sam to teraz w tej chwili powiedziałeś. Ja już nie wiem, kto tu sobie z kogo jaja robi. Aha, pewnie wie się. I to ja pójdę otworzyć. Dobrze, a ty, szwagier, weź na wstrzymanie z tą całą zemstą na tych gnojkach. Co ci to da? Wiesz co, nikt ze mnie nie będzie robił wała. A ty nie będziesz tutaj robił żadnej rozruby. Bo co? Nie chcę, żeby mi potem ktoś dziecko porwał. No i gdyby coś takiego, to ja bym go gołymi rękami udusił. Dzień dobry, co ja słyszę? Czy Adam wyraża swój stosunek do jakiegoś kandydata na prezydenta? Cześć, Wiesiek. Witam całą rodzinkę. A co my tacy zaperzeni? Oczywiście odchodzi gadka o polityce, co? Nie zgadłeś. Adaś się dowiedział przed chwilą, kto mu na jesieni podkradł poloneza. Z Mateuszkiem w środku. No i teraz chce się iść z nim rozliczyć. Zapomnij o tym, Adam, nie ruszaj łaj. No i co, i mam pozwolić, żeby to im uszło na sucho? A co ty im możesz zrobić? Masz jakiś świadków, dowody? Pan wie się ci radzi, ciesz się, że cało wyszedł twój polonez i twój syn. Bo jakbyś się dobrał do tych kisiorów ze Zgorzały, to oni ci potem smrodu narobią. Czekaj, Wiesiek. To ty wiesz, kto to był i skąd? Pan wieś chyba oczy naokoło głowy. Wszystko wie, wszystko widzi. Jak mi Alicja Sekulanka nadała, co to za kiziory zrobiły, kazałem jej powiedzieć Adamowi, żeby wiedział, na kogo mieć oko. Zaraz, a za chwila. Toś ty się od Alicji Sekulanki dowiedział o tych dwóch? A coś ty taka zaskoczona? Alicja to chodzący gminny internet. Jak ją przyjąłem teraz do sezonowej pracy przy Tartaku, to z wdzięczności nadała mi te nowiny. I mówię jej dzisiaj rano. Jak zobaczysz Jabłońskiego, to mu powiedz, żeby wiedział, przed kim trzeba zamykać furę na klucz. Ty! Co? A ty powiedziałeś, że to ci ten Marcin Gołębiewski powiedział. A to się okazuje, że to ta dziewica, tak? Marcin słyszał, jak ona mi to przy kiosku nadawała i potwierdził, że on też miał na nich namiary. O, głupia sprawa wyszła, nie? Jaka? Przyleciał przed chwilą nabuzowany jak chiński parowóz i krzyczał, że od tego Marcina się dowiedział. I że im łby pourywa. Nieważne tam od kogo. Ważne, żeby się nie wdał w jakieś szarpaniny. Zostaw sprawę. Myśl do przodu, posłuchaj starszego. Pan Wiesio ma taką zasadę, która odnosi się do polityki i do życia codziennego. Nie kop w tyłek tego, co może ci oddać z dwa razy większą siłą. Chrzani. Zgadza się. Lepiej zachowuj się jak norka. Jak co? Jak norka? No, co robi norka, żeby mieć małe? To samo, co mała, żeby mieć norki. No, wiesz co, zamiast myślisz, że wszystko można taki żart zamienić, no. Wiesiek, a słyszałeś, że Adam się złamał i chce wysłać Jolkę na kurs jazdy? A przedtem sam ją chce poduczyć prowadzenia samochodu? Co, kto wam to powiedział? Pewnie Jolka. No co ty, teraz chcesz się wycofać? Obiecałeś, że zanim pójdę na kurs, to mnie nauczysz podstawowych rzeczy. Podstawowe rzeczy dla dobrej żony to odwalać najcięższą robotę. I przy tym cudnie pachnieć. A, dobre rady dla gromady. Adaś, ale naprawdę byś mógł dać jej te parę lekcji. Aha, żeby mi się do cała ten polonez rozsypał. Jak ja go brałem od Żarczyńskiego, to już miał 80 tysięcy na liczniku. A teraz ma tyle lat więcej. Mocniej go obciążysz czy co, to się rozsypie. Za no, 10-letni polonez to jak nasz Sejm. Cały do wymiany. Pora wymienić i tak, i kuliste schorznie zwrotnicy, i końcówki drążków. Sprawdzić, czy wał napędowy nie ma luzu na krzyżakach. Wszystko. No, on się sypie jak nasza władza i taka jest prawda. A wiesz, jak najlepiej sprawdzić, czy wał ma luzy? No. Jak w czasie jazdy boczne lusterko drży, to znaczy, że wał jest felerny. No i co, I na takim rzęchu mam ją uczyć jeździć? I po co mi to? Żeby potem mi zabierała gablotę. To co, to się teraz wycofujesz z tego, co obiecałeś? No, powiedz teraz, przy świadkach powiedz. Ja tam nie chcę być za żadnego świadka małżeńskich układów.
Świadek zawsze dostaje w zadek. A szczególnie, kiedy nie dotrzymuje słowa, nie? No, Adaś, chyba nie zmienisz zdania, co? No, jak siostra tak mówi, to widzę, że Jolka tu sobie załatwiła cały front wyborczy. Tylko jak ona zacznie się uczyć, czy ten samochód to wytrzyma? To jest kupa złomu. Taka jest prawda. Ciesz się, że go masz. Z mojego został tylko naleśnik. No, przynajmniej za benzynę nie płacisz. I ty, Adam, możesz zaoszczędzić, jeśli masz obywatelską postawę. W poniedziałek jest zalecenie, żeby odstawić samochód. Nie słyszałeś, że jest cały dzień bez samochodu? Dla mnie to by było gorzej, niż by ogłosili noc bez miłości. O, jaki ty się amant znalazł. A zdaje się, że ty jesteś amant z rodzaju amantów gawędziarzy. A dlaczego tak myślisz? No bo wiem, jak lubisz dużo trzepać językiem. Porozmawiamy, jak skończysz prawo jazdy. Wtedy będziesz wiedziała, gdzie jest zakaz wjazdu. Ja już swoje wiem. Ja ci mogę powiedzieć już dziś, czego ci nikt na kursie jazdy nie powie. I to z Afryko. Jak chcesz, dam pierwszą lekcję z dziedziny nauki jazdy. Nikt inny ci tego nie powie, co pan Wiesio. Nieważne, jaka jest fura. Ważne, kto siedzi za kierownicą auta, które jedzie przed tobą, albo za tobą. Tak jest, zgadza się. Najgorsze to są te szczeniaki łysole, co prują foksami i wyprzedzają na trzeciego. Przez takiego właśnie wyleciałem wtedy z szosy i prosto w to drzewo. No, może byłeś zajęty nie prowadzeniem auta, tylko swoją pasażerką. No, dobra, dajcie już spokój. Niech Wiesiek wreszcie wygłosi ten swój wykład. Ważna jest jedna rzecz. Nakrycie głowy. Co? Nakrycie głowy? Nic nie rozumiem. Ja mam całą klasyfikację kierowców pod kątem tego, co mają na głowie. Bo ważne jest, w jakiej czapce ktoś jedzie. Ja to mam przerobione. Fakt, że Wiesiek to ma plimpla na tle tych czapek i kapeluszy. Jakich kapeluszy? Bo najgorsze może ci grozić od kierowcy w kapeluszu. O, jak już ktoś sunie przed tobą albo za tobą w kapeluszu, to zjedź na bok i odmów modlitwę spadającego z dachu. Wiadomo, że taki wytnie ci zaraz jakiś numer. Zwykle jedzie tak, wiesz, na sępa, uczepiony kierownicy, zezuje na boki, zajedzie ci, bo nie patrzy w lusterko. To jest number one z zagrożeń na szosie. No ale kto teraz w kapeluszu jeździ? Emeryci, byli wojskowi, bo oni są przyzwyczajeni do nakrycia głowy. Widzisz takiego w kapeluszu, zjeżdżaj na bel. Następny po nim jest kibol w bejsbolówce. Kibol. Wiesz, z takim długim daszkiem. A jak już ma ten daszek odwrócony do tyłu, zaraz wywinie ci jakiś numer. Zmieni pas bez kierunkowskazów albo cię wyprzedzi na hamach. A ja nawet zimą nie jeżdżę w czapce. A numer 3 to gościu w wełnianej czapce. Wiecie, taki z pomponem. Ona mu się zwykle rozciąga i zjeżdża na oczy. A wtedy facio wykonuje piruety, bo jedną ręką prowadzi, a drugą chce zedrzeć z oczu tę czapeczkę. I pamiętaj, Jolka, że to jest dopiero pierwsza lekcja. Czego masz się bać na szosie? No, chyba najwięcej to nieodpowiedzialnych ludzi. Adaś, chodź z Zankiem i zobacz te adidasy, co mu kupiłam, bo mówi, że nie włoży. Może na ciebie by były, co? No dobra. Zenuś, słuchaj, ja chciałem cię zapytać, czy ja według ciebie to ja mam brać kredyt, żeby zwiększyć areał? Ziemia to jest teraz najlepsza inwestycja. Półtorak gadał, że przez 2 lata pójdzie ze 20% w górę za hektar. A gdzie położyłeś te buty, Zenuś? No. Będziesz mi wdzięczna za te ponad programową lekcję. Ja ci już jestem wdzięczna, wiesz, za to, że wyklepałeś do kajfaszów o tym wypadku Starzyńskiego. Że to ja wtedy jechałam. Ja cię tak prosiłam. Tak cię prosiłam, żebyś trzymał gębę na kłódkę. Stara, to Starzyński sam do ojca Zenka wyklepał. Powiedział, że ta haratanina to przez jedną babkę, co mu weszła w drogę. Co? Tak powiedział? O, no dobra. Ona mu już więcej w drogę nie wejdzie. Był to 2285 odcinek powieści radiowej W jezioranach.